Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie podsumowanie i ogólnie dzień związany z LOTAD-em, czyli Research Day, który był w sobotę. Dopiero co wróciłem z Bydgoszczy do Warszawy, także dopiero teraz mam szansę edytować ten odcinek. Ale najpierw Bug Out, czyli event z Pokemonami robaczymi, który rozpoczął się wczoraj, bo ja nagrywam to dzisiaj. Wczoraj się zaczął event z Pokemonami robaczymi, także informacje szybkie, takie tutaj, jak możecie zobaczyć. Scyther jest w wersji Shiny, także polecam szukać i robić zadanie Catch 10 Book Type'ów, tak? Tu mamy Scythera, 1160 jest 100% IV Scythera i Scizor Shiny Kozak. Chcę go mieć. Za Catch 2 Wurmple mamy Caterpie, też może być w wersji Shiny, 5 Ledyb i Spinaraków. Jan ma wyewolucja 3 Book Type'ów, mamy Ninkadę, która wróciła po dłuższym czasie nieobecności. No i też spoko zadanie jest 15 Book Type'ów, mamy 1500 Stardusta, także Stardust jak zwykle potrzebny. No i oczywiście Caterpie, Pinsir, Pańko są w wersji Shiny. Mają zwiększony spam. Tak, pamiętajmy o tym, że incense trwa dwa razy dłużej, czyli godzinę. I ja sobie ten incense mam praktycznie non-stop podpalony. I jak możecie zobaczyć u mnie tutaj w recencie, to jest event z Pokemonami robaczymi. Dwa shiny pańko dzisiaj. Jest środa, dopiero event się zaczął, także masakra. No dobra, mniej o Pokemonach robaczych. LOTAD Research Day. Zapraszam. No i dobra, oczywiście sobota, więc zaczynamy jak zwykle od 7 Day Streaka. Także Lucky Egg i Star Piece odpalamy. Zobaczymy, co dostaniemy. Wstawiam kolejnego Regi z 7 stempla. Ogólnie w Bydgoszczy troszeczkę późno zaczynam. 12:26 ten shiny LOTAD Research Day. Jak zwykle jak przyjeżdżam do Bydgoszczy z Warszawy, to mam sporo rzeczy do zrobienia, także o, Raiku, to spoko. Może dobra i fałka jakaś będzie. Ale dobra. Oczywiście nie łapiemy go nagrywając. Excellenta nie było. Dobra. Dobra, usiadł na pierwszego excellenta. Zobaczmy IV-kę. Atak na 15. Dobra, nie będziemy patrzeć, czy to jest 96, czy coś innego. Ale dobra, mam tutaj 3 pokestopy. Odbierzemy sobie te questy wczorajsze. Może coś shiny? Nie shiny. Sandshrew. 5-3-8. To 98. W ogóle słońce, zapomniałem, żeby was nie prześwietlić. I zaczynamy tutaj w Fordonie u mnie od questów, później pojedziemy sobie do centrum. Tam jest znacznie więcej pokestopów, ale tutaj właśnie chciałem sobie tak rozpocząć zabawę i zobaczyć, czy będzie jakiś szybki shiny. Dobra, zaczynamy. Pierwszy quest. Spin, 2 pokestopy, bardzo łatwy. I dobra, idziemy na następne 2 tutaj. Oby było coś łatwego i zaraz od razu będziemy robić shiny checki na shiny LOTAD-a. I dobra, i łatwizna tutaj była. Praktycznie 2 pokestopy były z kręceniem, z zakręceniem pokestopów. Ale dobra, mamy 3 poksy z weather boostem. Na razie jest tutaj jeden Nidoran. To odpuścimy sobie, ale jeszcze zobaczymy te shiny cast formy. Znaczy cast formy, czy w ogóle są shiny. Ojej, a teraz jajka będą się kluły. Gligar, spoko. Słaba IV-ka. Cast form. Nie shiny. I drugi. Też nie shiny. Dobra, łapiemy sobie 3 pokemony z weather boostem. I robimy shiny check na LOTAD-zie.
I dobra, szybko poszło z tymi zadaniami, ale Castform. Nie shiny. Spoko. Dobra, idziemy zebrać następne 3 questy, bo teraz odbieramy 3 potencjalne shiny lotady. Pierwszy. Nie shiny. Nawet nie wiem, jaka jest setka właściwie. Ale spoko, no muszę je łapać, bo stack mam spory. Więc dobra, widzimy się na drugim. 7, nie wiem ile, czy 1. Magby. Nie shiny. Oby dzisiaj coś było shiny. Castform. Nope. Spoko. Dobra, przejdziemy na drugą stronę, bo idziemy zebrać tamte 3 pokestopy obok siebie. Kolejny lotat nie shiny. Też 2, 4, 6. Nie, tamten był chyba 2, 4, 3. I dobra, ostatni już shiny check. A zaraz sobie zobaczymy. Nie shiny. Dobra, czyli 3. Nie shiny. Zaraz sobie zobaczymy, ile mamy questów, bo chciałbym zobaczyć, ile w ten dzień dzisiaj zrobię ogólnie łącznie questów. I tym razem mamy troszeczkę trudniejsze questy niż spin 2 Pokestop, ale battle in a ride sobie wyrzucimy, bo na razie jakiegoś żadnego rajdu nie będę robił, więc lecimy na następnego Pokestopa i oby było jakieś łatwe zadanie, żeby można było zrobić 3 szybkie shiny checki. Dobra, wrzucamy oczywiście jajka i miałem wam pokazać, ile questów. Już patrzymy. Questy. 3519. Zrobiliśmy 3 stare, 3 nowe, więc 3 nowe, czyli mieliśmy 3516 questów i teraz mamy 3 zadania Castform. Nie shiny. Dobra, teraz mamy 3 zadania na podkręcone piłki w ogóle. I dobra, żeby się nie blokować z questem, kolejny lotat. Nie shiny, kurczaki. 2-5-3, to jakiś musi być dobry. Kurde, myślałem, że szybciej pójdzie z tym lotadem shiny. Chcę jak najszybciej pokazać wam shiny lotada. Kurde, następny nie shiny. Masakra. I ostatni na tą chwilę. Nie shiny, kurczaki. Słabiutki. Dobra, zbieramy następne questy i widzimy się za chwilę. I dosłownie wziąłem kamerę w dół. Castform się pojawił po lewej stronie i mamy pierwszego shiny w tym odcinku. Shiny Castform 1211 CP, także spore CP. Miejmy nadzieję, że będzie dobra IV. Raz, dwa, trzy. Siedzi. Także spoko. I dobra, zobaczmy IV-kę. Really strong, nie tak źle. Także spoczko. Ale dobra, shiny lotat. No i dobra, jesteśmy przy mojej starej, dobrej miejscówce z 2016 roku. Gdzie wbijałem tutaj szybko levele na lurkach. Ale mamy 3 lotady z questów. Pierwszy nie shiny. Masakra. Myślałem, że jakoś mi to szybciej pójdzie. Ale są tutaj następne 3 pokestopy, więc szybko zbieramy zadania i lecimy dalej. Bo chciałbym sporo tych lotadów dzisiaj złapać. Castform z Incensa, nie shiny. Lotad numer 2. Masakra. I numer 3. Proszę. Nope. Masakra. I nie będziemy tracić czasu na battle i na ride, bo to jest zbyt długie. Także zbieramy następnego pokestopa. Wykonają się następne 2 battle na gym. Kurde, będę musiał się cofnąć. Dobra, w tym czasie zbierzemy sobie te 2 lotady. Może w końcu będzie shiny. Dobra, może teraz? Proszę. Kurczę, co jest dzisiaj? Masakra. I dobra, w międzyczasie, jak robię tutaj te questy, shiny Castform numer 2, a shiny lotada na razie nie widać. Może trzeci? Nie.
Spoko. No i dobra, mamy trzy kolejne questy i mam nadzieję, że któryś z tych to będzie Shiny Lotad. Nope. I dobra, właściwie robimy sobie małą przerwę i lecę do domu na obiadek, bo skończyły mi się pokestopy w okolicy. Shiny Lotada jeszcze nie mam. Ale ktoś ostatnio pytał w komentarzach o Brandona. No to odbierzemy sobie od Brandona lifta. Może jajeczko wypadnie z Singapuru. Zobaczymy, ile on tam ma. Jest jajeczko singapurowe. Zobaczymy, ile on ma tam złapanych poksów, bo on to ciśnie ostro. 609 tysięcy. Spoko. Dobra, idziemy na obiad. No i dobra, ostatni question przed wejściem do domu i jest Shiny Lotad, spoko. Oj, w końcu napa. Masakra. Już chyba z 30 tych questów zrobiłem. Oj, nie trafiłem. No ale to research, także nie ucieknie na pewno. Spoko, siedzi. Shiny Lotad, numer 1. Mam nadzieję, że będzie więcej. I z defensem. 256 jest setka, także mam nadzieję, że jeszcze zgarnę lepszego. No ale spoko, lecimy do domu na obiad. Także tak jak mogliście zauważyć, dosyć długo czekałem na mojego Shiny Lotada. I wyjeżdżając na miasto po tej mojej przerwie obiadowej, skończyło mi się miejsce, zrobiłem sobie to miejsce. I znowu pliki się jakoś nie zapisały, także no z centrum nie mam za dużo nagrane, właściwie to nic nie mam nagrane, więc podsumowanie robimy. I tak jak mogliście na początku zobaczyć, 3516, tak, miałem zrobionych questów, na koniec zrobiłem sobie screena, było 3656, także zrobiłem 140 questów na Lotada. I na 140 questów złapałem setkę, 100% IV. To już praktycznie na sam koniec, już wieczorem, jak już praktycznie kończyłem, zrobiłem praktycznie tylko centrum, chciałem zrobić zdecydowanie więcej tych questów. No ale u mnie w Fordonie zrobiłem, grałem jakoś półtorej godziny, no może dwie, coś koło dwóch godzin. A na miasto pojechałem o 17, także do 23 godzinki, więc łącznie spędziłem na graniu jakieś 5 godzin, powiedzmy, tak. W centrum jest sporo, dużo więcej pokestopów, więc no mogłem sobie na więcej pozwolić, no ale że zacząłem o 17 do 20. No ale jak dla mnie spoko wynik. No i dobra, tutaj jak możecie właśnie zauważyć, jest setka i jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lotadów. Shiny. Jeden jest 96%, 254 CP, także ogólnie spoczko. Ludicolo ja już mam, ale zrobimy sobie ewolucję, zobaczymy jak to wygląda już tak na koniec, bo chyba już nic więcej na temat tego Research Day nie będziemy mówić. Dobra, i właściwie zapomniałem zupełnie, castformy były w wersji Shiny, także też chciałem wam się pochwalić, że złapałem 15 shiny castformów, także to było dosłownie 3, 6, 9, 12, 15 shiny. Masakra. Były momenty, że klikałem jeden lotad i następny shiny. Także mega. Dajcie znać, ile wy złapaliście shiny castformów. Także zrobimy sobie tylko ewolucję. Mamy lombre. No szkoda, że ta setka nie była shiny, nie? Z pewnością komuś udało się zgarnąć taką setkę. Dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło na Lotad Research Day. Ile zdobyliście shiny, ile zrobiliście questów. Jestem ciekawy, jak wam poszło. No i mamy Ludicolo 990 CP. Także ogólnie spoko. No i na moje to by było tyle. Jutro mam Exa, czyli właściwie dzisiaj. Ale pewnie nie będziemy mieli czasu, bo znowu jest na godzinę 13, także nie będzie czasu, żeby
Znaczy, no nie zgramy się z ekipą, żeby robić jakieś w cztery osoby tego Deoxysa, więc może następnym razem się uda zdobyć jakieś zaproszenie na jakąś godzinę 17 albo 18.30, to wtedy coś spróbujemy zrobić. Także ogólnie z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!